Hej moi drodzy, witamy was serdecznie, z tej strony Shiros Aktor. Witamy was w kolejnych odcinkach 7 Days to Die. Tym razem dobrze powiedziałem, chyba. Nie Zomboid. Nie Zomboid, 7 Days to Die. No i kochani, pewne zmiany naszły tutaj nam. Od teraz powinien dzień trwać około 20 godzin, czyli nocka trwa tylko i wyłącznie 4. Nie zrobiliśmy tego w sumie stricte, żeby sobie ułatwić, tylko bardziej, żeby troszeczkę wam urozmaicić w ten sposób gameplay. Wiadomo, że raczej nie chcecie oglądać tego, jak my siedzimy sobie tutaj w ciepłym kącie, żeby przetrwać. Dlatego po prostu stwierdziliśmy, że lepiej będzie ograniczyć się do tych 20 godzin i tyle. 4 godziny myślę, że zombiakom w razie czego wystarczą. Jakie dzisiaj plany? Ty chyba miałeś plan jakiś z bazą. No chciałem ogólnie coś zacząć może właśnie już w tym aspekcie robić. Ja może bym coś, nie wiem, tak sobie albo pomógł, albo poeksplorował coś. Znaczy, na pewno jeszcze dzisiaj będzie exploring, to jest pewne. Dzisiaj dużo czasu jest to. Tak, dzisiaj dużo czasu jest, więc na pewno sobie poeksplorujemy. Ale i myślę, że poszukamy jakiegoś miejsca na bazę. A właśnie, czekaj, zaproszenie chyba? Już jest. Zaakceptowałem, dobra. Już jest. No, tylko teraz się chyba noc zacznie. Tak, do tego jest, też jestem ciekaw, czy zacznie się o 22, czy po prostu o północy i do 4. Teraz się przekonamy. Tak, czyli o 22 standard i do 4 nad ranem powinno być. O ile działa aktor. Co? Wolnąłeś mnie. Sorry. A tak właśnie, jak mam zapytać, po co to rozwalamy? Zajej, bo nam się nudzi. A, żeby coś robić. Nie, ale po drugie lepsze przejście będzie. Tutaj było tak wszystko poklinowane. Nie, może tego nie będę, bo to szkoda kilofa. No ale zawsze jakieś żelazo. Znaczy wiesz, tego później nam się nagromadzi. Ja chyba sobie zrobię drugą skrzynkę, bo już... No ja mam dwie i na razie dwóch się o dziwo mieszczę. Sobie z pięściami tego się bawiłem. Z tym perkiem. Właśnie, i muszę to. Ja mam jakieś perki. Jeszcze mam 3 perki do rozdania. Uuu. I muszę trochę... Faktycznie pójść jeszcze jeden park w górę i powinno być git. Ja się zastanawiam, czy by dalej w siłę nie pójść. Co prawda potrzebuję 7 poziom, czyli byłoby mnie stać już na seksualny tyranozaur na 4 poziomie. Aż tak? Uh-huh. Tego... Ja mam... dobra. Tego... Nie, tu już 2 punkty potrzebne są. Ja mam tego na 2 poziomie, a 5 lecę full, nie? Uh-huh. W ten sposób. A dodajesz sobie w coś tego tyranozaura, czy nie? Różnie. W sensie, bo głównie idę w kategorię hard i siła, więc... No tak, ale to ci daje sporo, jeżeli chodzi o walkę bronią białą, każdą, narzędziami, no i od cholery w sumie staminy mniej zużywanej. W sensie mówię, bo właśnie w sile w kategorii jest seksualny tyranozaur i lecę to, i lecę też part, gdzie mam pięściarze. Mm-hmm. Ewentualnie tam jeszcze czasami, ale tak tylko czasami dam sobie zwinność, żeby tę rewolwerowcę ulepszyć. Mm-hmm. W ten sposób. Bo w narzędzie i tak dalej, to ty mówisz, że głównie idziesz to... Tak, no już mam w sumie 5 levela, więc... To ja będę sobie w to szedł po prostu na koniec. Ale chyba teraz ulepszę sobie pięściarza o poziom wyżej i będę mógł robić sobie nakładki na poziom 4. No w sumie to nie głupie. To miał taki na przykład uderzenie z ukrycia pierwszy poziom ma 50% dodatkowych obrażeń, jeżeli walisz z ukrycia. To w sumie nie jest głupie. Nawet jak na pierwszy level 50% to jest sporo. Ale właśnie, jak uderzysz z ukrycia, ale musisz najpierw do tego wroga podejść, a on cię zauważy. Znaczy, no wiesz, dla mnie na przykład osobiście jest to spoko, bo używając łuku, to DPS mam jednak spore.
ale chyba jak będzie dzień, to ja też polecę sobie strzały porobić. Ej, ale właśnie, nie? Mm? Ty mówisz, że noc ma trwać 4 godziny, tak? A to do drugiej, przepraszam, nie do czwartej. No. Ja powiedziałem do czwartej. Właśnie tak zauważyłem, nie? Że... Nie, przejęzyczyłem się. W sensie nie widzieliśmy właśnie, czy tutaj od 24 zacznie liczyć, czy od... Od 22. No to widocznie o to mi chodziło. Ja już sam nie wiem, o co mi chodziło. Dobra, to jeszcze 3 godzinki na szczęście i basta. Bo w sumie będę musiał też coś w bazie pomóc, bo to punkt w exp, nie? Jakiś zawsze coś. No tak. Powiększyłem naszą dziurę w dachu. Teraz to jest kurwa prawdziwa dziura. No ale da się wyjść przynajmniej teraz normalnie jak człowiek. Dobra. Jak wygląda mapa? Może od tego też zacznijmy. Jakie plany na to? Ty chcesz bazę zrobić gdzieś na terenach takich tutaj w mieście, czy tak bardziej pod stronę lasu, coś? Znaczy myślałem z lasu, najlepiej gdzieś przy wodzie. To mi chyba najbardziej zależy na tym. Ja myślę, bo niby mógłbym sobie eksplorować miasto. A ja będę zapierdalał? W sensie ja ci też pomogę. No, tylko. No tylko jak będziemy eksplorować, to będziemy eksplorować. Dobra, to nie ma sensu. No właśnie, nie wiem, co ty chciałeś uzyskać w ogóle. Co próbujesz ustrzelić? Patrzę, czy coś nie idzie. Ale pusto na tych ulicach. Żadnych zombiaków. Nie wiem, my tam sobie ze znajomym to normalnie była noc, a my sobie idziemy przez noc po prostu i walamy się ze wszystkim, co jest po drodze. Czy wiesz, no w teorii my tak możemy teraz zrobić, jak chcesz. Można, bo im chyba, nie wiem, tylko się prędkość zwiększa. Mhm. No to idziemy eksplorować, no to jednak będziecie mieć jakiś ekspert w nocy. Znaczy, możemy, nie wiem, próbować coś pobudować, nie? Znaczy pobudować, to nie, bardziej na exploring bym poleciał. W nocy exploring, to tak. Nie mów, że dygasz. Nie mówię, że źle, ale... Ale nie wiem, nie. Aktor dyga. Nocny exploring, chcecie to macie. Czekaj, przełożę sobie tylko broń do drugiego. No bo serio, tu ich nie ma. Ło, jaki lag spike. Wow. A widzę. Tam jest. Popatrz. O kurwa, burek. Chcesz go sobie z pistoletem zdjąć? Zdjąłbym go, tylko... Tylko ostrzegam, tego nie zabijesz na strzała. Cię nie uderzy? Uderzy, na pewno. Do mnie pobiegło. Sobie możesz strzelać do tego. Cię boję, że zaraz jakiś zombie przyjdzie. Zabity? Nie, jeszcze chyba stoi. Nie, chyba zabity. A jednak nie, teraz zabity. Uważaj, bo kolce. Mnie tam osłaniaj w razie czego. No to nie wiem, czy taki bezpieczny exploring. Dobra, od bardzo świat należy. Hmm.
A, przypomniałem się, co jeszcze musimy zarobić. Do podrzut poszedłeś, co nie? Tak. Dobra. No tylko lekkie modyfikacje były. Lak tutaj mnie tak złapał. O, czekaj, czekaj, czekaj. Kurde, zwiałem. Jest tu. Detektor, nie masz latarki. Zabity. Osłaniaj mnie. Jeszcze zawsze, zawsze jedzonko. W tym niebieskim byliśmy już, tak? To my sobie za bardzo nie pobiegamy. Ja wiem, jeszcze 2 godziny. Zabieg, 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 zabieg. No nie chcę tego tłuc. Tego tłuc, tylko kurwa, aktor, ty nie masz tatarki, a ja nic nie widzę. Komplet nic nie widzę. Jeszcze aktorowi przyjebałem, bo mi się wjebał pod celownik, no. Żyjesz? Ledwo. Leci na ciebie. Leży. Tylko nie mam właśnie, dobra, polecę do bazy szybko. Tutaj tym młotem zajebałeś? Tak. To wiesz, to wiesz, że mi zostało... No i szczęście. Jakbym miał troszkę HP mniej, to już bym leżał. No a co ci poradzę, jak wlazłeś mi pod celownik? Ja się zamachnąłem, a ty pyk. O kurwa, niedźwiedź jest na ulicy. Niedźwiedź? Nie wiem, czy mnie nie zauważył. Mam się upewnić, że zauważył. Nie, do zębiaka poleciał, zębiaka tłuczę. Nie czuję się tu bezpiecznie. Mam jakąś apteczkę? Chyba w mojej skrzynce jest, ale jest zablokowana. Dobrze wiedzieć. No bez jaj. I co ja teraz zrobię? Ale w sumie może tak zrobię. Wezmę to. Będę poszedł w drugą stronę. A no tak. Przecież muszę mieć albo perk lekarz, albo schemat do bandażu. O kurwa, mam przejebane chyba. I lekko mówiąc, mam przejebane. Ja mnie nie widziały. Padły mi mendy z dachu. Widzę, jak tam sobie celujesz. Prawo, prawo, prawo. Teraz tam masz. Czekaj, patrzę, czy żadnych pleców nie masz. No jak nie mam, jak mam. Co, niedźwiedzia bierzemy? Ale tutaj do domu? Oczywiście. No. Czy tego tutaj... Jest wkurwiony, oj. Co? Wlazł do chaty. No i mam przejebane. Czym my go chcemy utłuc? Uuu, myślałem, że spadłem. Tak jak go próbuję wyciągnąć stąd. I czuś, chodź, patrz, pomrygam ci trochę. No, nie chcę wyjść stąd. Czy ty jesteś
Gdzie ty jesteś? Tu. Gdzie on wlazł? Zobacz po drugiej stronie, przypadkiem czego nie ma. Ten debil poszedł do środka, jest chyba w budynku. Piwnicy. Tak, jest w piwnicy. W piwnicy? Wow! Łapę tylko zobaczyłem przed twarzą. Widzisz go tam, czy... Nawet go tylko. No i ty żeś mnie tylko nie walną. No to ja się tak boję strzelać. Bo tutaj nie ma czegoś takiego jak hitboxy. No przez ramię mi nie strzelaj na pewno. Nie wiem w jakim stanie są schody. Kurwa, nie to. Bardzo po łbie. Ile on może przyjąć? Się gdzieś dostał. Próbuję przez drzwi przejść. Coś ty zrobił? Jak pistolet do naprawy. Ile on kurwa przyjmuje tego? Wygląda już jak jeżozwierz. Zabity. Aktor, czy ty mnie walnąłeś? Z czego cię mogłem walnąć? Nie wiem, dostałem obrażenia. Ale piękny niedźwiedź. Polowany. A to jest zwykły niedźwiedź. To nie jest grizzly. Nie, to nie jest zombie niedźwiedź. To jest zwykły niedźwiedź. Dlatego do zombiaków tak leciał. Ale mięsa to z niego będzie sporo. W tej chwili mam około 30. Potrzebował tej apteczki i narzędzia do naprawy. 50 mięsa. Narzędzia nie mam do naprawy. Nie pomogę. Nie masz zestawu naprawczego? Nie, skończyły mi się już ostatni 4 dni. Dobra, czyli musimy coś poszukać. Można kraftować chyba. Tak, ale to trzeba mieć żelazo. Jakiś... Ale chyba perk jakiś trzeba mieć. Chodź na górę, wykidam to. Czekaj. Stężony testosteron. Substancja pozyskiwana z gruczołów niedźwiedzia i wykorzystywana do produkcji sterydów. Ciekawe. Dobra, to co? To dzisiaj robimy bazę, tak? Znaczy, dawaj jeszcze ekspor. Dobra, tylko jakaś pytanie. Jakaś apteczkę, jakieś... tak? Mhm. Apteczkę albo jakieś takie bandaże, żeby... No, mam jedną apteczkę. To wiemy, czego będziemy szukać. Nic innego nie mam tylko. Albo jestem ślepy. A, masz aktor to jeszcze. To czekaj, tylko powkładam tutaj do skrzynki. Lepiej, żeby ci to nie zniknęło, bo będziesz chcesz płakał. Chcesz amunicję? Tak, chcę. Masz, znaczy nie miałem dużo, ale zawsze coś. Dobra, 87 już. Plus magazynki na plusie. Dobra, już teraz możemy spokojnie stąd wyjść. Przydałoby się też w sumie tą hutę znaleźć, schemat jakiś, coś. No przydałoby się, przydało. Bo warsztat mam, ale... Dobra, explore
Na prosto na miasto. Czy no ja sobie tutaj chcę pozwiedzać trochę, wiesz, okolice jeszcze. Druga 17 już tak jasno? W grę pojebało? Nie no, ale ja nawet obok ciebie nie stoję. Zabierz ją? O, właśnie znalazłem zestawy naprawcze. Tutaj było ich znacznie więcej. O, tu jest woda. To będzie butelki ponapełniać. O, masz ten zestaw naprawczy? Jeden ci mogę dać. Do czego ci ten zestaw? Rewolwer. Tam rurka jest potrzebna. A, czy niepotrzebny jest naprawczy, dobra. No, jak klikniesz napraw, to ci pokazuję, co potrzebujesz. Dobra. Uważaj, bo to może być ich sporo. Razem się jebnęliśmy, naprawdę. Jedzenie jest w bazie, co nie? A masz przy sobie jakieś? Mam. Tylko czemu ty jak zwykle jesteś nieprzygotowany i mam ci dawać wszystko, stop. Nie dość, że gotuję, to jeszcze nie jesz. Weź sobie 8 sztuk do eku, tak jak ja. W sensie wiem, tylko robiłem czystki w eku. Zrobiłeś takie kurwa czystki, że wyrzuciłeś wszystko. Nic nie ma. Kurwa, myślę, że coś się zapadło. No, moja postać jest taka ciężka. Dałby się tutaj gdzieś dostać. O, słyszałem, jejeje. Moje jojo. Dzięki wydawane, Prince Legend. Nie musisz tego mówić na głos. Się spodobał, uważaj. Ufam, że ją zabijesz. Ale ją trafiłem w locie. Co ty się z nią tak płuczesz dziwnie? Te pięści. Tysiąc? Nie chce mi się tego tłuc. 10 tysięcy, świetnie. Chodź, tutaj masz 1000. Aha. Nie. Kurwa. Jedna nic. Okej. Okay. Nóżka. Aktor się wyżywa nad niepełnosprawnymi. Trzeba mocno przyjebać, a nie się rozdrabniać. Właśnie. Jejeje, uważaj, w tych tełkach są. O, czekaj, to się wbiłem. Ramy i podstawowe żarówki, nie wiem po co mi to, ale okej. Okay. Żelazo. Skąd ty miałeś kolejną apteczkę? Nie, leki sobie tam się na ziemi leżały. Dobra, no to więcej chyba już nie znajdziemy. Plastikowe beczki, łapka wody. Byłeś?
Na dachu nie byłeś. Co tam miałeś? Jest. Chyba nic. Spodziewałem się go tutaj. Wiedziałem. O, jeszcze lutu puścił. 19 twojej amunicji. Środki przeciwbólowe. Chyba gra oczekiwała ciebie. Jak gdzie ta amunicja? Tutaj, gdzie ty jesteś? Jak jakąś rurkę znajdziemy, to... Nie żyje. Coś się tłucze. Wiesz? No, muszę tą rurkę znaleźć, bo... Ty nie mam rurki? Mam rurkę. Masz. Nie wiem o niej. No i dobra, już mogę się bawić. Nie bierzesz tu medykamentów? Nie bierzesz tu rzeczy medycznych? Gdzie ty masz rzeczy medyczne? Tutaj. Nie zauważyłem tego. Przyznaję się, bez bicia nie zauważyłem. Nie, to zupełnie nic nie ma. Amo... Kurwa, tylko otworzyłem już aktor. Robotyczny młot, skramot. Jeszcze tu masz. A nie, to chyba... Nie. Dla subudowy. Woźby. A jeszcze tu masz. Okej. Okay. Gubiłem się w tym labiryncie z szafek. 6 kutego żelaza i 27 gwoździ. Tylko babeczka, woda. Ja mam pain bomby, ryje czego. Okej. Okay. Użyłem wszystko. Coś jeszcze? Czemu sobie dodatkowych płyt nie wziąłeś modyfikacji? Jakie płyty? No tutaj leżały. W sensie w tym... O tu. To co otwierałeś jako pierwszy, to wziąłem. To jest do pancerza, modyfikacja. A, to nie wiem. I teraz mam jeden więcej armora. I przydaje. Popatrz, ja mam pancerz. Okej. Okay. Ja spodni kurwa nie mam. No nie masz spodni. Masz jakąś kurtkę dużą. Dałoby się, żebym sobie coś uszył. Możesz spodnie przyszyć. Igła i nitka to... Kurwa, musiałeś tu się dostać? Tam zezę. Już tam poleciałeś? No, ja tylko spodnie zrobiłem. No tak.